Dobra, chińska gra po chińsku. Będzie masakra. O ja. No ale czym się może różnić chińska gra od zwykłej gry? Poza językiem. Muzyka jak z lat 90. gra. Okej. No to proste, tu jest napisane leć. Więc ja lecę. Chyba z ray tracingiem ona jest. O, patrzcie, można robić tak. O, jaki efekt w ogóle. Okej. No nieźle, powiem wam. Zbieram monety, jakbyście nie wiedzieli. To jest gra o zbieraniu monet. Nie ściszę je, bo nie wiem, gdzie są opcje. Chociaż to wygląda jak opcje, nie. O, widzicie, full screen. To jest dzień. Wiedziałem. To po chińsku znaczy dźwięk. O, i doszedłem gdzieś, będą po chińsku gadać teraz. Ja bym wytłumaczył. O nie. Zły wybuch. Statek został uszkodzony. Awaryjne wylecenie. Nic nie widać. No. Symulator latania balonem nad wodą. Aha, widzicie, bo to nie tylko jest latanie balonem. To jest też bieganie. Mamy jedną wieżę znaleźć i 10 lampionów. Okej, tak, i przybyłaś tu, żeby znaleźć lampiony wszystkie. Plansza numer 1. Jezu, jak ta gra jest głośno. Czy one za mną upadają? Tak. Patrzcie na to. Jezu, jak ta myszka tak źle się... Ty, a może ja sobie myszkę sensitivity zmniejszyłem? Nie mam pojęcia, co ten suwak robi. X, Y, ale to jest chyba myszka. Nie wiem, na jakim to jest silniku, ale to skakanie to jest źle zrobione, okrutnie. Co to jest? Fuck, miałem coś zebrać chyba. I dopiero wtedy wracać. Animacja wchodzenia po schodach. Nie ma się co przejmować. A i zebrałem lampion teraz. No i teraz mogę wracać. Zebrałeś lampion. Tu coś jest. O, ogień został rozpalony. Powrót do domu. Tak. Co mam zrobić? Escape. Okej. Okej. Git. Ten skok wygląda jak CS 1.6. Skąd oni biorą pomysły na takie gry, powiedzcie mi. To hardkorowo było trudne. Ledwo sobie poradziłem. To mi wygląda jak
chiński plan. Macie zrobić 1000 gier do końca 2021. I tak, wodzu. No i robią właśnie. Co to jest? O, ukłoniłem się. I coś się wydarzyło. Tu też, gdzie to było? Tu. Do kamienia się ukłoniłem. Tam lampion był u góry? Jeszcze jeden lampion był? Co ty gadasz? To muszę zobaczyć. Zleciał. Muza, powiem wam. Gdzie byście lampion u góry widzieli? Tu też jest? Nie, tu nie ma. Dobra. No jest stosik, no jest muza, stosik, jest przygoda. Dobra, ostatni lampion. Daję tej grze 15 minut, gramy już 6. Czy wy uważacie, że takie gry w ogóle powinno się pokazywać jako demko do pokazania? Czy to, że oni pokazali wam to demko, powoduje, że wy już nie możecie się doczekać tego tytułu? A, że tam jest lampion, rzeczywiście tam jest lampion. Okej. Okay. Jak tam niby wejść po ten lampion? Tu bym musiał jakoś do góry wleźć. Jak się spadnie, to coś się dzieje. No dobra. No nie wiem, może ten lampion tam jest podchwytliwy tylko. Ta gra mi przypomina Zeldę. O hopie, to żeś kurde uderzył. Dobra, mamy już 4T. Koniec gry, coś czuję, że zaraz będzie. Zelda 1:1. O, zarodniki poszły w płucach. Śmierć nastąpi za 2 miesiące. Ale ona jeszcze o tym nie wie. Aha, super. Ale co mi to daje? Tam chyba na początku coś się może kupowało za monety. No tłumaczę, no tam jest napisane, że właśnie, że o to chodzi. Że trzeba wrócić. A no i koniec dema. Tak ta gra będzie wyglądać, jak będzie skończona. Proste. Trzeba sobie wybierać lampiony. To mi trochę... Widzicie, 60 lampionów i jedna świątynia. Czemu?
czemu ta postać ma taką dziwną sukienkę? No, tu mysz mówi. O Jezus, bierz lampiony. Co się dzieje? Czemu nie mogę skoczyć? Patrzcie na to. Quest. O ja, ona się patrzy i widzi tam coś. Coś tam było. To jest jak w Assassinie. Assassin's Creed też był, jest takie, że się tak staje i się patrzy w daleko, nie? I wtedy... O, już widzę, o co chodzi. Tu statek płynie. Więc musimy zdążyć. O, jesteśmy. Powiem wam, że poza tym, że nie, jakby gra polega na zbieraniu lampionów, nie wydaje się to jakieś super wybitne, bo jakaś, może jakby się tu jakaś fabuła przydała, to ten, to sterowanie jest takie strasznie kanciaste. Ale wybaczam na razie tej grze, to, bo to jest po prostu demo, early demo, no. Czemu ona ma chodaki na obcasie? I... Co ona ma w ogóle na głowie? Jakiś garnek? O, zebrałem coś. Nawet nie ruszało ją. Nawet się nie ruszając. Super. Jezu, zaraz na tą świątynię po prawej skoczę. No, Assassin's Creed. Tu widać mocne nuty asasynowe. Widzicie? Zaraz będziemy wbiegać i skakać i... I nie było tak w Assassinie? Nie wiem, po co mi te monety, co za to można kupić, może wyższy skok. Nie, ej, ten jakby ten level jest taki... To jest to wszystko takie kanciaste, że ta postać tak jest 5 cm od danego miejsca i dopiero wtedy tam... Znaczy i już zahacza, nie? Że jakby... Te obiekty mają takie... Nie wiem, jak to nazwać, bo się nie znam na grach, ale wiecie, o co chodzi. Znaczy, jak nie, no, o wszystko ociera, to nie jest takie ładnie zrobione. Aha, super, a gdzie lampion? Tu. Skok wiary. Patrzcie na to, slow motion, skok wiary na dach. Co wy na to? I co wy na to? A teraz patrzcie tu. Jezu, będzie lampion będzie zebrany. I lampion jest zebrany. Easy. A tu? Tu jest też lampion. No dobra, to chyba wyłączamy tą grę. Ale przynajmniej działa płynnie, to trzeba przyznać, że działa płynnie, w przeciwieństwie do Building Simulatora, który nie działa wcale. Oj, jest. Utonąłem. Nie wiem, może dla dzieci takie gry są takie, ale nie wiem, czy to tak... Jakby graficznie to nie wygląda trochę jak dla dzieci, a gameplayowo nie jak dla dorosłych. No, aha, ale aha, Teen Time to jednak tam się coś więcej rzeczy robiło niż wybierało lampiony, nie? Więc... Jest pewna różnica.